13 października, środa o 18.30. Mamy Państwu do przekazania wiele ważnych informacji w głównym wydaniu teleskopu. Dariusz Nowakowski, zapraszam. W minutę opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Niemożliwe? Nie dla uczniów wielkopolskich szkół, którzy wzięli udział w konkursie Patria Nostra. Uczestnicy musieli przygotować filmy krótkometrażowe opowiadające o trudnych losach Polaków. Jak im poszło, dopytywał Tomasz Krawczyk. Film przygotowany przez młodzież z zespołu szkół rolniczych Skaczek Średnich opowiada o zamachu na Franca Kuczerę. Nazistowski zbrodniarz zwany Katem Warszawy zginął z rąk żołnierzy Armii Krajowej 1 lutego 1944 roku. Uczniowie podczas produkcji filmu wykorzystali autentyczne pojazdy i bronie z epoki. Jest to bardzo fascynujące i rozwijające. Cieszymy się jako grupa, że jesteśmy tutaj. I uczymy się bardzo dużo, bo historia to jest bardzo ważny temat i powinniśmy się edukować na ten temat, w szczególności o historii Polski. Za ten film uczniowie Skaczek Średnich otrzymali nagrodę główną. Dla nas ten konkurs jest tak ważny, ponieważ interesujemy się naszą historią II wojny światowej. Bardzo chcemy w to brnąć. Planujemy co rok brać tutaj udział, pokazywać pokolenie, ale no, szukamy dalej następców naszych, bo niedługo wychodzimy niestety z tej szkoły i nie wiadomo jak to będzie. Na podium znaleźli się także uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej i drużyna rodziny Michalewiczów z Kościana. Po pierwsze, oni się muszą zidentyfikować z postaciami bohaterów. Aby zagrać dobrze rolę, trzeba w tę rolę wejść. Po drugie, jurorami są sami uczniowie, a więc zmuszamy tych uczniów do obejrzenia wszystkich prac konkursowych, a jest to potężna lekcja historii. Krzewienie patriotyzmu i propagowanie wiedzy o historii Polski to cel konkursu Patria Nostra. Każdy sposób nauki jest dobry, ale akurat ten może wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, że mogą za pomocą urządzenia, które jest cały czas niestety z nimi, robić tego typu pożyteczne filmy, ponieważ przez to się uczą. W konkursie Patria Nostra wzięło udział ponad 60 wielkopolskich i kilka polonijnych szkół. Tomasz Krawczyk, Teleskop.